To jest polityczna mafia na kanale Reset Obywatelski i nasz gość, którego zapowiadałem, Leszek Kraskowski. Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie do politycznej mafii. Nie, znaczy ty wyszedłeś z politycznej mafii na początku i nie wiedziałeś, że to mafia, więc nie bawmy się tutaj w konwencję. Ty masz poczucie humoru, więc nie bierzcie wszystkiego dosłownie. I dlatego, żebyśmy wiedzieli, co jest dosłowne i co jest poważne, chciałbym, żebyś zaczął od krótkiej na tyle, na ile potrzebujesz, opowieści o swoich perypetiach, ponieważ, drodzy Państwo, zapraszam Leszka do naszego programu, bo mam takie wrażenie, że jednak gdzieś tam mocno w stanie krytycznym jest Solidarność Dziennikarska i też niewiele osób zauważyło wielki skandal, który dzieje się wokół historii Leszka. I najpierw wyrażę ci pełną mą solidarność, żebyś przedstawił swoją historię, tak jak ona wyglądała z twojej perspektywy, a później też chciałbym, żebyś wziął udział w dyskusji i zastanowili, żebyśmy się razem zastanowili, dlaczego jeszcze ta historia, która przecież dotyczy prezesa Narodowego Banku Polskiego i jest zastanawiająca, i to nie jest pierwsza historia, którą prezes Adam Glapiński, że tak powiem, wokół siebie ma, to jednak nikomu z dziennikarzy, albo bardzo niewielu dziennikarzom przyszło do głowy, żeby o tej historii opowiedzieć, a ona jak w soczewce pokazuje, z jakim państwem mamy do czynienia i że tutaj jakby zamiast prawa działają różne siły i różne relacje, które bardziej przypominają relacje w ramach mafii niż w ramach nawet nieco niedoskonałego, ale demokratycznego państwa. Po tym, przy długim wstępie, Leszku, chciałbym, żebyś najpierw powiedział o tym, jak to parę ładnych lat temu jeszcze pracowałeś jako dziennikarz w Rzeczpospolitej, bo z Rzeczpospolitą wiąże się ta historia, ale też w Rzeczpospolitej opisałeś niejedną historię, za którą byłeś i nagradzany, i które miały realny wpływ na rzeczywistość. Także zacznijmy od tego, jak byłeś dziennikarzem Rzeczpospolitej, potem opowiemy o tym, jak przestałeś być dziennikarzem i na co natrafiłeś, a potem nagle opowiemy o tym, co to za niebo runęło ci na głowę, okej? Okay? Okej, to dosyć długa historia będzie, ale mam nadzieję się zmieścić w czasie. W Rzeczpospolitej pracowałem 5 lat, od roku 98 do 2003 i faktycznie były to bardzo dobre czasy dla Rzeczpospolitej. Do tego stopnia dobre, że ja pamiętam doskonale, jak Jarosław Kaczyński przysyłał jakby swoich przedstawicieli, delikatnie rzecz ujmując, którzy sądowali, którego ministra teraz bierzemy na, brzydko mówiąc po niemiecku, na tapetę. Bo jeżeli braliśmy właśnie na nasz wkład dziennikarski ministra, powiedzmy Widzyka, no to już w rządzie szykowano jego następcę. Taką moc miała wtedy ta gazeta. Wiadomo było, że jeżeli na pierwszej stronie ukaże się jakiś śledczy tekst dotyczący wojewody czy też ministra, no to w zasadzie było wiadomo, że no niebawem nastąpi zmiana, o ile oczywiście te zarzuty się potwierdzą, tak w 90% się z reguły potwierdzały, chociaż potem różnie w sądach bywało, czasami dziennikarze Rzeczypospolitej jakieś tam procesy przegrywali. Bywało też tak, że gazeta nie chciała drażnić jakiegoś polityka i chowała tekst do szuflady. Tak było na przykład z takim ministrem, który się nazywał Piechota i który różne dziwne pożyczki brał od takich panów krótko ostrzyżonych. No to zapadła decyzja, a poczekajmy, aż Gazeta Wyborcza o tym napisze, to my będziemy nie będziemy na pierwszej linii frontu. Także bywały tego typu historie. W każdym razie gazeta była bardzo mocna, mimo że udziały, 49% udziałów należało do Skarbu Państwa. To jednak to, że większość udziałów miał zachodni koncern Orkla,
powodowało, że ta gazeta naprawdę była niezależna. Oczywiście były różne podchody, były różne próby, żeby ją przejąć. I to w zasadzie wszystkie rządy podejmowały takie próby. Niemniej jednak no, jest to gazeta bliska mojemu sercu, bo 5 lat tam przepracowałem. Już po moim odejściu z Rzeczpospolitej, gdy pracowałem w dzienniku, dobiegły do mnie słuchy, że pracuje tam, w cudzysłowie pracuje, Adam Glepiński. Ale te Adam Glepiński, mnie... ten sam Adam, no, jesteś pewien, ten sam PESEL, ta sama szczera buzia, dezynwoltura, bym tak powiedział, i tak, to ten, na pewno ten. Tak. Na pewno ten, aczkolwiek pojawił się tylko raz, no ale trudno go nie zapamiętać, bo jest na tyle charakterystyczny, że, no, że ludzie mi powiedzieli, że był, tak. No był, podpisał odpowiednie kwity i wybył. A kwit był bardzo fajny, bo dotyczył tego, że pan Adam Glapiński będzie doradzał zarządowi tej państwowej części, no bo Rzeczpospolita była złożona z dwóch jakby takich członów, mniejszy i większy udziałowiec, czyli będzie doradzać tej spółce PW Rzeczpospolita, czyli Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita należącej do Skarbu Państwa. No i będzie doradzać na przykład przy prywatyzacji takich wydawnictw Plant Press dla rolników i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie chcę przytaczać tej umowy, dlatego że w zasadzie cokolwiek by tam można było wpisać, typu, no nie wiem, obserwacja kosmosu i tak dalej, była to jedna wielka ściema i widać było, że ta umowa była napisana na kolanie, dlatego że na ostatniej stronie ręcznie został dopisany przez Adama Glapińskiego numer jego konta bankowego i podpisany został pan Adam Glapiński, bo po prostu zapomnieli wpisać do umowy, widocznie w ostatniej chwili się połapali, że nie ma numeru konta, no a to przecież jest najważniejsze oprócz kwoty, prawda? I żeby było śmieszniej, ja ostatnio wysłałem na to konto złotówkę, z dopiskiem, że to na wypiska. Wypiska to jest coś takiego, co w więzieniu ludzie dostają i tam sobie kupują papierosy i tak dalej. Ponieważ ta złotówka do mnie nie wróciła, to rozumiem, że to konto jest aktualne. Tak, ja widziałem, potwierdzam, że Leszek przed programem wysłał mi print screen, także rzeczywiście ta złotówka poszła, ale okej, okay, no to zacznijmy może od tego, co ty uruchomiłeś i czy w ogóle się spodziewałeś tego, no bo już wiemy, że jesteś dziennikarzem od wielu lat utytułowanym, przez kilka lat wykonywałeś działalność PR-owską, musimy to gwoli rzetelności podkreślić. Teraz znowu jesteś dziennikarzem, o tym jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo dla mnie, to tylko tytułem zachęcenia wszystkich, żeby zostali, to nie jest dyskwalifikujące, że ktoś był PR-owcem i potem, najpierw dziennikarzem, potem PR-owcem i potem dziennikarzem, ale powiem dlaczego, tak myślę, na sam koniec dyskusji. Dzisiaj jesteś z Keja Media, tak? Jak się nazywa teraz twoja działalność? Keja Press. I korzystasz z praw, które dziennikarze mają, chociaż te prawa są takie iluzoryczne moim zdaniem, ale to nie powinienem. Leszku, i co się dzieje? No, trafiasz na taką umowę i co? No i zaczynam drążyć, tak? No przede wszystkim należało ustalić, co pan Glapiński za te 12 tysięcy złotych miesięcznie, a przypomnijmy, że to były czasy pierwszego rządu PiS i to były zupełnie inne pieniądze niż dzisiaj, za te 12 tysięcy złotych robi. No więc według mojego dobrego źródła wewnątrz wydawnictwa nie robił absolutnie nic. Zresztą najprawdopodobniej członkowie Rady Nadzorczej spółki w ogóle nie wiedzieli o zatrudnieniu pana Glapińskiego, bo dziwnym trafem ta umowa została nagle z dnia na dzień wypowiedziana, dlatego że akurat tego dnia zbierała się Rada Nadzorcza. Wydaje mi się, że to nie jest zbieg okoliczności. Być może Rada chciała spojrzeć w różne umowy zewnętrzne, no i trzeba było po prostu tą umowę wypowiedzieć i gdzieś ją schować w papierach. Nie wiem, to akurat tylko tak się domyślam. Pan Glapiński zainkasował 102 tysiące złotych za kompletne nic nierobienie. Nie zostało po nim nic poza taką kartką na półtorej strony papieru, że doradzał i że
no, wykonywał wszystkie, doradzał zarządowi i tylko. Ja nigdy w życiu nie spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś doradza przy prywatyzacji. Oczywiście doradcy prywatyzacyjni z reguły świetnie zarabiali i doradza ustnie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, zresztą ta spółka Plant Press w ogóle nie weszła na giełdę, więc doradzanie przy czymś, co w ogóle nie nastąpiło, wydaje mi się, że to był tylko i wyłącznie papier, który był po prostu potrzebny księgowej do wypłaty. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który tę umowę podpisał w ramach właśnie firmy Rzeczpospolita. On jest dzisiaj na emeryturze, wiedzie spokojne życie i no, za bardzo nie chciał o tej umowie rozmawiać, ale powiedział mi jedno, no faktycznie, no Glapiński był raz i że on sobie w ogóle nie przypomina, żeby Glapiński cokolwiek zrobił i w ogóle miał problem, żeby sobie przypomnieć całą tą umowę, bo to jednak było dawno. Wiadomo, że dla Rzeczpospolitej to nie były jakieś wielkie pieniądze, natomiast już wtedy zaczynał się kryzys na rynku mediów i dziennikarze byli po prostu zwalniani, dlatego że nie było pieniędzy. Nie było w firmie pieniędzy i wtedy się pojawił nowy naczelny, Paweł Lisicki, który, ja już nie pamiętam ilu, 20 dziennikarzy zwolnił właśnie pod hasłem, że po prostu no nie ma pieniędzy. Czyli... Ale to, ponieważ jesteśmy w wolnym medium, ale jesteśmy też odpowiedzialnymi za nasze słowa dziennikarzami, no to zastanówmy się, skąd to mogło się wziąć? Tym bardziej, że wiesz co, no ciekawe rzeczywiście jest tło naszej dyskusji, a w zasadzie no nie wiadomo, co tu jest tłem, a co jest pierwszym planem, bo nasi widzowie, których zlatuje się coraz więcej, witamy, pozdrawiamy, pamiętajcie subskrybować i polubić ten film. Nasi widzowie zwracają uwagę na to, że no taka dziwna sytuacja, bo ostatnio też publicystą został Jacek Kurski przez moment w Rzeczpospolitej i pytanie, no oczywiście to zrodziło masę takich podejrzeń, że być może wraz z wiekopomnymi dziełami publicystyki, które miał wykonać, stworzyć Jacek Kurski, przyjdą do Rzeczpospolitej pieniądze ze spółek Skarbu Państwa na reklamy i tak dalej, i tak dalej. Też jakby opieram się tutaj, każdy może zobaczyć na komentarzach Państwa, ale nie tylko, bardzo dużo było tego typu spekulacji. A po co ktoś miałby podpisywać w roku 2007, dobrze pamiętam, czy 2006? Przepraszam. To były lata pierwszego rządu PiS. Jak to mówią, odrzuceni pisowcy i sprzedaję ci dalej, jak odrzuceni pisowcy mówią za czasów pierwszej okupacji i my tutaj tak w resecie sobie wariujemy. Ale że Glapiński nie był jedyny, dlatego że tam się też odnalazła żona Adama Lipińskiego, czyli też duża postać w PiS-ie, która była zatrudniona na etacie dziennikarskim, też się rzadko pojawiała, a miała no, pensję znacznie wyższą niż dziennikarze, tacy no, jej koledzy z pracy czy dziennikarki. Także wydaje mi się, że w pewnym momencie ta Rzeczpospolita, przynajmniej ta państwowa część, no, stała się taką lewą kasą no, dla ludzi z PiS-u, którzy dopiero wtedy dochodzili do siebie finansowo. I Adam Glapiński potem już miał dobrą pracę, no bo został zatrudniony w kancelarii prezydenta. Ale wtedy, kiedy podpisywał tą umowę, no to faktycznie nie miał za dużo roboty. To była taka chyba kasa ratunkowa. Dla niego 12 tysięcy to chyba wtedy nie było zbyt dużo, no ale dało się za to przeżyć. Kurczę, no coś mi tutaj, drodzy Państwo, zaświeciło i dlatego chciałbym potem jeszcze zrobić przerwę. Dobrze, powiedzieliśmy o tej historii, możemy sobie spekulować mniej czy bardziej, jak to wygląda. Jest to podejrzane na pewno. Rozumiem, że nie wiemy jeszcze, co na to wszystko Adam Glapiński mógłby ewentualnie powiedzieć, mimo że ty pokazałeś tęże umowę na Twitterze.
Tak, ja w ogóle chciałem powiedzieć, dlaczego, wytłumaczyć się jakby, dlaczego z takim opóźnieniem to wszystko wyszło. Ja się tą sprawą zająłem wtedy w 2009 roku. Nie zbyłem informatora, tylko rzetelnie się wziąłem za zbieranie materiałów. Napisałem tekst. Byłem wtedy w dziale śledczym dziennika, który znacznie poważniejsze tematy robił, więc to nie było dla nas nic jakiegoś takiego specjalnego. No i tekst nie poszedł do druku. Ja się dziwiłem, dlaczego, i zapytałem Cezarego Bielakowskiego, który był zastępcą redaktora naczelnego, obecnie jest szefem Polskiej Agencji Prasowej. Pytałem, co się dzieje z tym tekstem, dlaczego nie idzie do druku. No wiesz, jak jest, no z Rzeczpospolitą, my mamy tutaj na ostrzu noża, kosa jest, no nie chcemy zaostrzać relacji, które i tak są bardzo złe. To nie chodzi o Glapińskiego, to chodzi o Rzeczpospolitą, no zrozum, no to są nasi konkurenci, to jest konkurencja, no nie możemy tak dowalać ostro konkurencji, bo będzie, że to jest niesportowe zachowanie i tak dalej. No to ja pokiwałem głową, no powiedziałem trudno, schowałem papiery, włącznie z tą umową, no i cóż mogłem zrobić, tak? Wtedy jeszcze media społecznościowe praktycznie nie istniały, raczkowały dopiero, a poza tym gdybym to puścił w mediach społecznościowych, to pewnie by mnie wywalili z pracy, no bo skoro była decyzja naczelnego nie publikować, no to nie publikujemy. I tak te papiery zawędrowały do mojego archiwum, a archiwum trafiło do garażu. I traf chciał, że ja latem zeszłego roku zacząłem sprzątać ten garaż, którego chyba nigdy w życiu nie posprzątam, i ta teczka po prostu wylądowała na mojej głowie. Ja chcę powiedzieć, że to jest prawda, że on nie posprzątał tego garażu, i to jest prawda, i to wiesz doskonale, i publicznie to powiem. W tym garażu są istotne informacje dotyczące Rosjan, więc nie wiem, może jakoś wesprzecie mentalnie Leszka Kraskowskiego, żeby je wykopał. Więc ja tutaj potwierdzam i już ci oddaję głos, bo to bardzo ciekawa historia się z tego robi. No ten mój garaż jest taki wybuchowy trochę. No w każdym razie ja pozbierałem te papiery i patrzę Glapiński. Mi się przypomniała ta historia sprzed lat. Mówię, a ciekawostka zawodowa, puszczę to jako ciekawostkę, no bo wtedy Adam Glapiński, no to był, no wiadomo, był rozpoznawany jako ważna osoba z PiS-u, natomiast no nie pełnił żadnych funkcji, tak? No dzisiaj no pełni funkcję no bardzo znaczącą, więc mówię, jako ciekawostkę wrzucę do netu. Wrzuciłem na Facebooka i wrzuciłem na Twittera. I o sprawie zapomniałem. Przypomniałem o niej sobie dopiero w grudniu, gdy policjanci podjechali z Koroświt pod mój dom. No i dali mi zaproszenie, żebym się zjawił na komendzie policji w Warszawie na Wilczej, no bo mam zostać przesłuchany. No i faktycznie zostałem przesłuchany, najpierw w charakterze świadka. No wiedziałem, że za moment mój charakter się zmieni, że już nie będę świadkiem, tylko podejrzanym. Dokładnie to nastąpiło. Przy następnym przesłuchaniu już postawiono mi zarzuty, których mi zresztą nie dano do ręki. No i zostałem postawiony, za moment dostanę akt oskarżenia, chodzi o przepisy RODO, czyli dostałem zarzut, że bezpodstawnie i bez stosownych zezwoleń przetwarzam dane osobowe Adama Glapińskiego. Złożył na mnie doniesienie Narodowy Bank Polski, widziałem papier firmowy NBP w aktach przez moment. No i co zrobiłem takiego? No ujawniłem numer PESEL pana Glapińskiego, jego adres domowy i numer dowodu osobistego. Na pierwszy rzut oka no brzmi to groźnie, no przecież jakiś wariat może podjechać pod dom pana Glapińskiego, któremu się nie podoba oprocentowanie kredytów, i rzucić tam jakąś bombę, tak? Tylko że ten adres jest od 7 lat nieaktualny, co ja sprawdziłem, bo podjechałem pod ten dom, bo to jest akurat sąsiednia wioska od mojej wioski, więc miałem bardzo blisko. I oczywiście ten dom został 8 lat temu sprzedany, więc adres jest nieaktualny. Podobnie dowód osobisty. No nikt nie ma kilkanaście lat jednego dowodu, bo to jest po prostu niemożliwe. Dowody nie są wydawane na tak długo. No i trzecia kwestia, czyli numer PESEL, który jest na dwa kliknięcia w internecie dostępny, bo jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więc jeżeli ktoś złamał prawo i upowszechnia właśnie numer PESEL pana Glapińskiego, to jest to Zbigniew Ziobro.
Dlaczego? No bo właśnie Zbigniew Ziobro nadzoruje Krajowy Rejestr Sądowy, a tam każdy z Państwa może sobie kliknąć, bo pan Glapiński był kiedyś prezesem Polkomtela i właśnie w tych aktach Polkomtela wyskakuje jego numer PESEL i każdy z Was może sobie go przeczytać, a nawet wrzucić do internetu i ho, ho, ho. Przestępstwo popełnić zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Leszku, okej, okay, to wiemy już jakby jak wygląda sytuacja, ale chciałbym, żebyś też unaocznił wszystkim, jak to się zadziało, bo wiesz, jak ja słyszę o tym wszystkim, no to myślę sobie, no cóż, dura lex, sed lex, Leszku, jest przestępstwo. Tylko trzeba siedzieć. Tylko ja tego nie wypowiem. No też jestem na dobrej drodze, proszę Państwa. No, może się spotkamy pod celą. Tak, może się spotkamy, ale mówię zupełnie poważnie. Leszek, bo chodzi o to, że ty sobie żartujesz i rzeczywiście no, trudno się nie zgodzić z tobą, że jeżeli się ujawnia coś, co jest jawne, to trudno mówić tutaj o przestępstwie. Szczególnie jeśli robi to się tak drobiazgowo, jak policja postąpiła z tobą, ale ja chciałbym, żebyś unaocznił, jak szybko to się wszystko zadziało, tak? Bo ty puszczasz to i, no, i niektórzy pomyślą sobie, ci, którzy są szczęśliwi i nie wiem, nie wiedzą, w jakim kraju mieszkają, to oczywiście nie jest żadnym zarzutem, ja zazdroszczę, ja wiem, ale ty publikujesz to i policja, której brakuje w Warszawie, ty mieszkasz na terenie Mazowieckiego, ma czas na to, żeby wysłać ci pismo, potem żeby do ciebie pojechać, potem żeby ciebie przesłuchać i tak dalej, mimo że mamy rekordowe wakaty, mimo że mamy przestępczość rosnącą pospolitą, mówię to odpowiedzialnie, mimo że mamy dużo jeszcze zagrożeń, które kwitną i będą kwitły niczym bluszcz albo pokrzywy, jak szybko udało się ustalić sprawcę, wysłać do niego patrol i jak to w ogóle wyglądało, bo ty to tak mówisz lajtowo, ale jednak dla ludzi, którzy nas słuchają, myślę, że oni będą w stanie zrozumieć, jak nieadekwatne środki w stosunku do ciebie są stosowane, jak dynamicznie i no, mówiąc wprost, jak sprawa, która no, nie jest warta funta kłaków, jeśli chodzi o jakąś szkodliwość społeczną. Raczej moglibyśmy dyskutować, czy tutaj nie mamy istotnych informacji ujawnionych. Jak taka sprawa no, robi się bardzo poważnym no, dochodzeniem przynajmniej no, i czym to skutkuje oczywiście. Wydaje mi się, że większość z Państwa miała problemy z dostaniem się do jakiegokolwiek lekarza specjalisty i wiemy, ile się czeka na wizytę u lekarza, prawda, specjalisty. No tutaj ja zostałem skierowany na super ścieżkę, bo w czasie przesłuchania zostałem zapytany o samopoczucie. Powiedziałem, że od czasu, kiedy rządzi PiS, to mam depresję. Pół żartem, pół serio. No i oczywiście natychmiast zostałem wysłany na badania sądowo-psychiatryczne. Ja byłem przekonany, że te badania to pewnie będą za miesiąc, za dwa, za trzy, może za pół roku. Nie, one były za 3 dni. Przesłuchanie było we wtorek, a już w piątek zebrało się konsylium, proszę Państwa, 3 lekarzy, psychiatrów, którzy prześwietlali całą moją rodzinę, no, kto chorował, kto nie chorował, czy biorę jakieś psychotropy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak lekarze byli bardzo mili, nie mogę złego słowa powiedzieć, powiedzieli nawet, no panie Leszku, cieszymy się, że pan trochę narozrabiał, to my dzięki temu trochę zarobimy. No i wow, oczywiście, wow, można wow. To oczywiście... Prześmieszne, weź ten śmiech daj po prostu, no bardzo, bardzo śmieszne, Leszku. No, bardzo zabawne, ja się... bo to wszystko z naszych pieniędzy, prawda? Tak. No, to wszystko z naszych pieniędzy. Lekarze sporządzili opinię, że byłem świadomy znaczenia popełnianego przeze mnie czynu. Także sąd, który z automatu przydzielił mi obrońcę z urzędu, ja nawet nie wiedziałem, bo ja nie występowałem o obrońcę z urzędu, ale po prostu jeżeli jest takie podejrzenie, że właśnie podejrzany
jest człowiekiem chorym psychicznie, czy ma jakieś tam zaburzenia, no to z automatu dostaje obrońcę z urzędu, o którego istnieniu ja nawet nie wiedziałem. I w momencie, kiedy prokuratura dostała kwity od psychiatrów, że jednak ze mną jest w porządku, przynajmniej w miarę, że mogę się samodzielnie bronić i wiem o co kaman, no to wysłali natychmiast kwit do sądu z protestem, że ten adwokat z urzędu mi się nie należy. Ja z panem mecenasem chwilę zamieniłem dwa słowa i on mi powiedział, że pierwsze, co zrobił w momencie, kiedy został tym adwokatem, to wysłał pismo do prokuratury z prośbą o zapoznanie się z aktami, no bo jeżeli mam mnie bronić, no to on musi wiedzieć, co narozrabiałem i co jest w aktach. A w aktach są między innymi zeznania pana Adama Glapińskiego, który osobiście pofatygował się do prokuratury, żeby o moich przestępstwach opowiedzieć. I do tej pory, a minęły już chyba, nie wiem, 2 czy 3 miesiące, nie dostał żadnej odpowiedzi z prokuratury. To nie jest ani nie, ani tak, tylko po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, totalna olewka. Tak w tej chwili postępuje prokuratura. Ja w ogóle zostałem wrzucony do celi, żeby było śmieszniej. To jest komedia pomyłek. To jest Dlaczego że za pierwszym razem, gdy byłem przesłuchiwany w charakterze świadka, miałem przy sobie dowód, ale ten dowód po prostu stracił ważność i postanowiłem go wymienić. Trwa to 3 tygodnie, ale wziąłem przeze mnie z gminy zaświadczenie, z gminy Piaseczno, że wyrabiam nowy dowód i jak byłem już przesłuchiwany jako podejrzany, a przecież mnie znali, bo widzieli drugi raz ten sam człowiek, tak, i mieli ten mój numer stary dowodu, no ale stwierdzili, że oni tak naprawdę to nie wiedzą, kto ja jestem. Miałem legitymację dziennikarską, nie podziałało. Miałem zaświadczenie z gminy, nie podziałało. Zostałem zabrany na dołek, gdzie ja się zastanawiałem, co ci policjanci robią, bo oni mnie tak oglądali ze wszystkich stron, a pytają mnie, a ten kolor butów to jaki? On jest taki ciemno-niebieski czy granatowy? Ja mówię, co ja kobieta jestem, ja podstawowe kolory jako facet rozróżniam, prawda? No mówię, morski błękit. To. Ja mówię, panowie, ale o co wam chodzi? No wie pan, bo pan nie ma dowodu, to my pana musimy spisać jako NN, czyli jako takiego, co byśmy w rowie znaleźli nieprzytomnego albo pijanego. Ja mówię, ale sobie jaja robicie, prawda? Nie, taka jest procedura, pan sobie tutaj w celi poczeka spokojnie, my musimy całą procedurę, no i wypełniali te formularze, dużo ich było tych formularzy. Jak już je wszystkie wypełnili, to wpadli na pomysł, żeby jednak wziąć ode mnie odcisk palca, bo przecież te nowe dowody to są biometryczne i każdy z nas jest w bazie danych, czy ma paszport, czy ma dowód, no to przecież w urzędzie trzeba ten palec przyłożyć do czytnika. I oczywiście jak już mnie spisali jako tego NN i posiedziałem trochę w tej celi, to wyskoczyło im po przyłożeniu mojego palca, że ja to jestem ja. No po prostu naprawdę paru bardzo fajnych kumpli tam pod celą spotkałem, no, pewną panią. Nie, która dobrze, właśnie, Leszku. Znaczy, bo wy nie znacie Leszka, ja znam już Leszka. Więcej, naprawdę na długo bardzo znam Leszka. To nie jest powód do żartów i mogę niestety podzielić się też swoim doświadczeniem. Po pierwsze, pobiłeś mnie. Jesteś bardziej niebezpiecznym przestępcą niż ja, bo podejrzanym na razie, ponieważ no, ja miałem wprawdzie też badań, już nie zliczę ile, psychiatryczne miałem 2, psychologiczne miałem 1, na 2 się nie stawiłem, bo akurat moja córka no, miała taką dolegliwość, którą musiałem szybko opanowywać sytuację, więc powiedziałem, dostałem telefon przed wejściem na konsylium, jak to powiedziałeś, bo to, drodzy Państwo, siedzi takich, wchodzicie, to tak wyglądało, ja chcę, żebyście wiedzieli, jak to, z czym to się wiąże dzisiaj, jakby publikowanie informacji w sieci, bo taki twój jest los akurat, o mnie można sobie dyskutować, zresztą trudno być sędzią we własnej sprawie, ale to wygląda tak, że wchodzi taki delikwent, którego skierowała prokuratura na badanie. Ja się czułem osobiście, jakbym był Francem Maurerem, tylko nie mogłem palić ani wyzywająco siedzieć. Taka sala, gdzieś tam na drugim końcu
tej sali siedzi troje ludzi, no i zaczyna was wypytywać. I no, ja miałem pewien dyskomfort, nie wiem jak ty, podziel się, z tym, że ponieważ notorycznie TVP publikuje dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia dzieci, poszczególnych osób i tak dalej, no to ja, kiedy musiałem odwołać, bo jest takie prawo, że możesz w związku z jakąś taką wyjątkową sytuacją nie przystąpić do badania, ja z tego prawa raz skorzystałem, bo sytuacja była dynamiczna i poważna, po prostu byłem, dostałem telefon przed drzwiami. To będąc zdenerwowanym, to tłumaczyłem tym ludziom, dlaczego jestem zdenerwowanym, mówiąc, co się wydarzyło, ale też tłumaczyłem im, drodzy państwo, no zrozumcie, ja przychodząc tutaj czuję się, jakbym rozmawiał z Samuelem Pereirą. Znaczy, bo to jakby te informacje, które są naprawdę informacjami wrażliwymi dotyczącymi stanu zdrowia i różnych rzeczy, bo tam przecież pyta się o to, jak, czy w rodzinie na przykład były choroby alkoholowe, psychiczne i tak dalej. Tam jest cały dossier i ty odpowiadasz na te pytania. Więc jakby no, dyskomfort jest dość poważny, bo przecież każdy widzi, co robi TVP, co zrobiła TVP z Mikołajem Filiksem i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście Leszek to opowiada lekko dosyć, ale to nie jest dla nikogo nic miłego i też ludzie... Mam nadzieję, że wy, którzy nas oglądacie, macie tego świadomość, nie mają świadomości tego, z czym to się wiąże, jaki to jest stres i tak dalej, bo gdyby to była realna procedura, tak? Żyjemy w demokratycznym państwie, idziemy na komisję, to naprawdę nie wchodzimy tam z przekonaniem, że zaraz to się może pojawić na pasku w TVP Info. A akurat no, ja osobiście mogę powiedzieć o takiej sytuacji, no też ostatnio byłem gwiazdą dziennika, czyli wiadomości, gdzie po tym jak opisaliśmy historię donosu do prokuratury pani, której mama zmarła, po tym jak jej mama nie dostała się na oddział OIOM. I po tym właśnie miałem 5-minutowe historyjki o ciemnych kartach z życiorysu, które rzekomo miałem. Więc to nie są żarty. I dlatego mówię to, bo Leszek taki jest, ale często wielu z nas, którzy doznają tego typu szykan, bo to są szykany, no stara się obracać to w żart. I oczywiście można obracać to w żart, ale bo to jest jakiś sposób, ale to nie jest nic śmiesznego. Znaczy to nie jest tak, że... Ja, że tak powiem, pod koniec lat 80. wychowywałem się w poetyce pomarańczowej alternatywy, krasnoludków, majora Fydrycha i tak dalej. I to mi zostało. Ja mówię, że mam coś takiego jak nerdowskie poczucie humoru, więc bardzo specyficzne. Ja w ogóle chciałem powitać komisję hasłem ze Szwejka. Niech żyje cesarz Franciszek Józef. Ale w końcu stwierdziłem, nie, no jak tak powiem, to mnie wyślą na miesięczne badania psychiatryczne do zakładu zamkniętego i może jeszcze o jakimś zaostrzonym rygorze. No więc stwierdziłem, że nie będę się aż tak wygłupiał i no, odpowiadałem rzetelnie na te pytania, aczkolwiek też o tym samym pomyślałem. Pomyślałem sobie o tym, kiedy te akta mojej sprawy trafią do TVP czy na przykład do tygodnika Sieci, a potem naprawdę zaczęły się dziać dziwne rzeczy. To znaczy ja bardzo często wspominałem o wybrykach pana Glapińskiego w serwisie LinkedIn i co się okazało, że serwis zawiesił mi konto. Myślałem, że to pod hasłem, że było włamanie na moje konto i w związku z tym oni muszą zweryfikować moją tożsamość. No to okej, wysłałem skan dowodu jeden raz, drugi raz, trzeci raz i dostaję odpowiedzi, że no niestety oni nie przyjmują dowodów, no ale przecież dowód osobisty to jest w Polsce no główny dokument. Nie każdy musi mieć paszport, żeby jeździć gdzieś do dalekich krajów i nie każdy musi mieć prawo jazdy, żeby akurat, bo może ktoś nie jeździć samochodem. Więc odmówili mi i serwis mam nadal zawieszony, ale to nie koniec. Założyłem na zrzutce taką zrzutkę na adwokata. I po dwóch dniach odzywa się do mnie administrator zrzutki i mówi, że no nie może tak być, no bo pada nazwisko pana Glapińskiego w tym opisie sprawy. No ale przecież mnóstwo jest nazwisk różnych polityków w zrzutkach,
Janek Piński zbiera na proces z Kaczyńskim i nazwisko Kaczyński pojawia się tam wielokrotnie, nikomu to nie przeszkadza. Natomiast okazało się, że nazwisko Glapiński jest jednak trefne i zlikwidowali mi tą zrzutkę. Ja założyłem nową, utrzymaną w konwencji pomarańczowej alternatywy lub Monty Pythona, gdzie jest opis zrzutki na papugę i dziennikarstwo śledcze, gdzie opisuje całą historię na zasadzie, że no prezes NBP bez żadnych nazwisk, który jest kojarzony z partią bez nazwy partii i tak dalej, i tak dalej. Po prostu sobie robię żarty z adminów zrzutki, którzy najprawdopodobniej też zostali pogonieni przez Adama Glapińskiego. No bo to jest dosyć dziwna historia, że likwidują zrzutkę pod hasłem, że tam się pojawia jakieś nazwisko. No na miłość boską, w wielu zrzutkach się pojawiają jakieś nazwiska i nigdy to nie było w żaden sposób przez zrzutkę tępione, a jednocześnie procedowana była ta słynna ustawa dotycząca opodatkowania zrzutek, więc oni może po prostu dmuchali na zimne i nie wiem, czy sami z siebie, czy pod wpływem jakiejś interwencji tak zrobili. No, moja zrzutka jest, zachęcam do zapoznania się z tą poetyką Monty Pythona i oczywiście do wsparcia, no bo zbieram na papugę cały czas, bo przy tych różnych historiach, no to kto wie, no być może trafię do jakiejś celi, aczkolwiek bardziej obawiam się jakiejś dotkliwej kary finansowej, której nie będę mógł w stanie spłacić, bo jeżeli dostanę grzywnę typu, nie wiem, 10 czy 20 tysięcy, no to widzicie Państwo, że kiepsko żyję, bo ten apartament za mną no jest niestety wirtualny. A dlaczego wstawiłem ten wirtualny apartament? Ano dlatego, że inny działacz PiS-u, wysoko postawiony, minister magister Andrzej Adamczyk, o którym wielokrotnie pisałem, że kupił sobie pracę magisterską na Społecznej Akademii Nauk, a konkretnie w Olkuszu, no też mi wytoczył jakąś sprawę i jednym z jego wniosków jest to, żebym przedstawił cały swój majątek, wykaz całego swojego majątku, a w przepisach prawnych jest tak, że jeżeli tego nie zrobię, to grozi mi miesiąc odsiadki i grzywna. Także ten mój majątek wirtualny jest tutaj specjalnie dla pana Adamczyka z tyłu. Dobrze, to jeszcze w takim razie wszyscy, którzy dołączyli, przypominam, naszym gościem jest Leszek Kraskowski, właściciel Keja Press, takiej agencji. Tak, to jest firma jednoosobowa, w zasadzie dwuosobowa, bo tworzymy ją z żoną, która też jest dziennikarką. Teraz jest tak, że w zasadzie jak wejść do jakiejkolwiek redakcji, to macie Państwo kilkadziesiąt firm pod jednym sufitem. Z reguły tak jest. Etat pojechał po śledzie, nie wiadomo kiedy przyjedzie. Z reguły jest tak, że w redakcjach jest kilka osób na etatach, reszta jest jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Ja w tej chwili prowadzę taki serwis Reporterzy Online, do którego też Państwa zapraszam do kliknięcia. Więc to jest właśnie tego typu firma, że dziennikarze chcą prowadzić no, jakoś legalnie swoją działalność, no to z reguły muszą ją zarejestrować w formie no, jednoosobowej działalności gospodarczej. Dobrze. Leszku, jeszcze chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego wątku, który przez przypadek poruszyłeś, a też który widziałem na twoim kanale w filmie. Bo przypomniałeś mi, wymieniając nazwisko, współautora książki. Mam nadzieję, że współautora książki o jednym z najbogatszych Polaków i mam nadzieję, że Maciek zaraz nam pokaże okładkę tej książki, żebyśmy nie byli gołosłowni, bo to jest w ogóle ciekawa historia, jak to się ludzkie losy toczą, ponieważ ty wymieniłeś nazwisko pana Cezarego Bielakowskiego, który teraz jest jakimś dyrektorem w Polskiej Agencji Prasowej, która już... Jest szefem redakcji, mi się wydaje, tak? Dobrze no mówię. Jest jakimś szefem, no mniejsza z tym jest... Redaktorem naczelnym papa, bo prezes to jest inna osoba odpowiedzialna za... On jest redaktorem naczelnym? O matko. No cóż, no dobrze, no jest, ale my pracowaliśmy z nim, on nie przepadał za mną nigdy i od razu nie będę tego kwestionował. Był kiedyś moim szefem i też w ramach awansu, że tak powiem, pionowego zostałem
wyróżniony razem z moją przyjaciółką Anną Monko z tym, że przeszliśmy z działu politycznego do działu krajowego, bo podobno mieliśmy takie społeczne zacięcie i to był początek jakby mojego dochodzenia do decyzji o odejściu, o zajęciu się wychowywaniem mojego syna, nie mojej córki nawet, drodzy Państwo, ale o tym za chwilę. Widzicie okładkę tej książki, wspomniałeś o Cezarym Bielakowskim, no i tutaj drugim autorem jest też Piotr Nisztor. I ty o tym opowiedziałeś ostatnio na swoim kanale i to brzmi bardzo poważnie. Bardzo bym cię prosił tylko, i mówię to odpowiedzialnie, żebyś nie powtarzał tego, co opowiadają Piński, Schweigert i tam paru jeszcze innych na temat, no, że tak powiem, umocowania jednego z autorów w służbach. Proszę cię o to, oczywiście zrobić to zechcesz, bo ja nie mam takiego przekonania, ale to nie tylko, ja tylko krótko zaprotestuję, bo proszę. To nie tylko oni, to również również kilku innych autorów, tak? To nie tylko Piński. O Falencie możesz powiedzieć, tak, o Falencie możesz powiedzieć i nawet cię do tego zachęcam, bo szczególnie w kontekście tego, co się dzieje teraz wokół Donalda Tuska, warto no, jednak go słuchać, skoro on jest tak wiarygodnym źródłem, że można na podstawie jego 7 linijek tekstu, o ile to jest prawdziwe pismo, wszcząć śledztwo, które ma pewnie w zamierzeniu wreszcie wprowadzić w życie program Cela Plus. Ale powiedzmy sobie, co ty wiesz o tej książce? Bo okazuje się, że na swoim kanale opowiedziałeś, że wiele lat temu zadzwonił do ciebie już nieżyjący PR-owiec pracujący dla jednego z najbogatszych Polaków, czyli Jana Kulczyka, prosząc ciebie o co? Opowiedz nam jeszcze raz tę historię, która jakby no samoczynnie się wplotła, ponieważ wyciągnąłeś Cezarego Bielakowskiego, a Cezary Bielakowski nagle stał się współautorem książki Piotra Nisztora. Piotr Nisztor oczywiście odpowiada za swoje działania, a Cezary Bielakowski za swoje, ale skoro miałeś takie ciekawe historie do opowiedzenia, to chciałbym, żebyś jeszcze opowiedział je nam na kanale Reset Obywatelski w Politycznej Mafii. Tak, ja chciałem od razu zaznaczyć, że ta historia, która mnie spotkała, która dotyczy tej książki, to było w czasach, kiedy ja prowadziłem agencję PR, która się nazywała Keja PR, nie mylić z Keja Press. Nazwa się wzięła stąd, że mój ulubiony cocker spaniel z dzieciństwa miał na imię Keja, a stwierdziłem, że dziennikarstwo zeszło na psy, w związku z czym tak nazwałem swoją firmę. I no, zadzwonił do mnie człowiek, który poprosił o spotkanie. Ja nazwisko kojarzyłem, dlatego że to była legenda podziemnej Solidarności i kojarzyłem go właśnie, ja byłem wtedy w podziemnym NZS-ie, kojarzyłem to nazwisko jako człowieka zasłużonego z czasów walki o wolną Polskę. Spotkałem się z nim, on oczywiście przez telefon nie powiedział, o co mu chodzi, ale że chciałby się spotkać i porozmawiać. I jak już się spotkaliśmy, to powiedział, że pracuje dla doktora. No ja od razu się domyśliłem, że chodzi o Jana Kulczyka, bo w slangu takim doktor właśnie się mówiło, podobnie jak na Ryszarda Krauzego mówiło się duży Ryszard, też w slangu. I mówi tak, no jest taka delikatna sprawa. Doktor jest bardzo zaniepokojony planami opublikowania książki na jego temat i tam są jakieś duże fragmenty dotyczące jego ojca Henryka. A Henryk jest starszy, schorowany i po prostu doktor obawia się, że ta książka może jego ojca zabić. No wiemy, jak to było w dawnych czasach, wiemy, że, no, że trzeba było współpracować z określonymi służbami i zostawmy już staruszka, niech sobie oni piszą, co chcą o Janie, Jan się wybroni, Jan ma silną psychikę i tak dalej, doktor, ale no zostawmy tego człowieka w spokoju, jego schorowanego ojca, bo on umrze na zawał, jak tą książkę dostanie do rąk. Ja odpowiedziałem tak, no ja książki nie widziałem, o dokumentach trochę wiem, no tam było właśnie o współpracy seniora Kulczyka ze specsłużbami PRL. Piotr Nisztor wielokrotnie chwalił się, że ma takie dossier,
dotyczące panów, że po prostu no, rozwali system. Jeżeli Rzeczpospolita opublikuje jego tekst na temat Kulczyków, no to będzie po prostu trzęsienie ziemi w polskim biznesie. No i jakoś nigdy Rzeczpospolita nie publikowała tego, ale nie wiem z jakich przyczyn, czy dlatego, że ten tekst tak wolno powstawał, czy dlatego, że bano się, że może to są niewiarygodne jakieś opowieści dziwnej treści. Wiadomo, że ubecy różne rzeczy wypisywali. W każdym razie no ja powiedziałem temu PR-owcowi, że no z całym szacunkiem, ale ja się nie podejmuję tutaj żadnego pośrednictwa, bo on mówił, no może by tą książkę chociaż opóźnić albo wyeliminować te kawałki dotyczące Henryka, tak? No ja mówię, no sorry, ale ja tej książki nawet nie widziałem, nie miałem jej w ręku. No jedyne, co mogę zrobić, to dać telefon do Piotra Nisztora i panowie, porozmawiajcie sobie szczerze, jak jest. Może przy okazji to będzie bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać, zweryfikować niektóre dokumenty, bo może są jakieś kwity esbeckie podrobione, to już sobie porozmawiajcie i dojdźcie do jakiegoś tam konsensusu albo i nie. Później jak ta książka wyszła, która miała być takim fenomenem wydawniczym, no okazało się, że no w ogóle jest o niej cicho, bo tam nic w tej książce szokującego nie ma. I byliśmy no lekko zdumieni tym, że no tyle czasu, takie podchody, tyle się mówiło na mieście, jakie to będzie trzęsienie ziemi i cisza, żadnego trzęsienia nie było. Oczywiście zaczęły chodzić właśnie takie informacje na mieście, że no, że się panowie dogadali, tak? Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to są plotki, przecież nie wiemy, czy się faktycznie dogadali, czy tam były jakieś nieformalne porozumienia. No są oczywiście... No nie chcę tego powtarzać. Domyślcie się Państwo sami, jakie plotki na tak zwanym dziennikarskim rynku chodzą. No zresztą zdarzają się takie historie. Nie chodzi o plotki. Ja, przerwę ci. Mogę? Ludzie mogą to dopowiedzieć, prawda? Co się stało, że książka, która miała stworzyć prawdziwe trzęsienie ziemi, no okazała się takim zupełnym niewypałem, że mało kto... Ja ją kupiłem. Ja się zanudziłem, przepraszam bardzo, ja uwielbiam takie książki. Ja się zanudziłem po pierwszych kilkunastu stronach. Plotek nie powtarzaj, aczkolwiek wszyscy, którzy chcą mieć pewne tło dla tej historii, powinni wiedzieć, że Piotr Nisztor, choć dzisiaj jest wyklinany od najgorszych, był swego czasu bardzo dobrym przyjacielem Jana Pińskiego, z którym razem współpracowali. Jan Piński był szefem w TVP wysoko postawionym i jakoś tak to się złożyło, że kiedy razem byli przyjaciółmi, to Piotr Nisztor dostał pierwszy program w TVP. A mówię o tym nie dlatego, żeby tam coś wypominać, bo przecież każdy może się nawrócić ze złej drogi na dobrą. Chociaż jak się jest z Brownem od 20 paru lat, to ja nie wiem, czy można mówić o jakimkolwiek nawróceniu. Koniec dygresji. Natomiast Piotr Nisztor był tym, który swego czasu przyniósł nie tylko taśmy Falenty, ale jeszcze jedną taśmę do Wprostu. Pamiętasz, kto tam był nagrany? No, Kulczyk. Nie, Kulczyk to też, ale ja mówię o jego taśmie takiej bardzo prywatnej, na której był też m.in. Jan Piński, bo Państwo tego nie pamiętacie, ale kiedy Wprost zaczął taśmową produkcję, czyli zaczął bazowanie na publikacjach opartych o nielegalne nagrania, ja, wiesz co, no dobrze, no nielegalne, to prawda, nielegalne nagrania, no to nagle jakby wyschło jakoś źródełko z tymi taśmami i pojawiła się inna taśma. Było wiadomo, że będzie ciekawa taśma, ale to już nie była taśma z Sowy, tylko to była taśma, którą ktoś nagrał w gabinecie dzisiejszego mecenasa Romana Giertycha na obczyźnie mecenasa i rozmowę z Piotrem Nisztorem, w której no, jakąś rolę odgrywał też Jan Piński. I tam była mowa o tej książce. Pamiętasz w ogóle to, Leszku?
Tak z ciekawości? Tak, w ogóle, prawdę powiedziawszy, faktycznie dobrze, że mi na to zwracasz uwagę. Ja zapomniałem w ogóle o tej historii, ale faktycznie było coś takiego, ale przyznam się szczerze, słabo to pamiętam, ale mówiło się tam również o tej książce. Tak, i jeszcze co ciekawe, no tam były dokładnie rozmowy na temat tej książki i każdy, myślę, że średnio biegły w internecie może sobie posłuchać tej rozmowy. Po latach ona ma jeszcze ciekawszy wydźwięk, szczególnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Także wam wszystkim polecam, bo to daje bardzo ciekawe tło. I na koniec, Leszku, jeśli masz jeszcze chwilę, to chciałbym porozmawiać o aferze taśmowej i tym, jak dzisiaj wygląda rola Falenty, bo twoja opinia jest dla mnie szczególnie istotna jako bardzo doświadczonego dziennikarza, ale zrobimy to po krótkiej przerwie muzycznej, jeśli jeszcze będziesz miał chwilę czasu. Zgoda? Tak, ja w tym czasie podłączę jakieś światło, bo się ściemnia, już w ogóle nie będziecie Państwo mnie... To nie ściemniaj, tylko słuchaj, wracamy zaraz. Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, Polityczna Mafia i nasz gość Leszek Kraskowski, który dziś reprezentuje Keja Press, swoją agencję. Leszku, wracamy do rozmowy, bo ty mówiłeś też trochę w swoim wystąpieniu na swoim kanale o tym, co ty myślisz na temat KTK, czyli firmy, która nagle stała się przedmiotem śledztwa prokuratury, a która to miała być poszkodowana przez działania Donalda Tuska. I chciałbym, żebyśmy wykorzystali twoje doświadczenie, żebyś mógł odnieść się do tego, jaka jest z punktu widzenia twojego doświadczenia dziennikarskiego wiarygodność Marka Falenty, który, no ty rozwiń się, proszę cię bardzo, bo trochę o tym mówiłeś. Z niejednym bandziorem mieliśmy okazję rozmawiać, z niejednym miliarderem mieliśmy okazję rozmawiać, nie takie sprawy robiłeś. Każdy dziennikarz musi się zastanowić nad tym, z kim rozmawia i brać pod uwagę, do czego będzie wykorzystany ewentualnie, co oczywiście nie powinno pętać mu swobody publikacji i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Marek Falenta, który wraca, no chyba można powiedzieć, że jest kryminalistą nawet, bo dopiero co wyszedł z więzienia, no okazuje się być mężem opatrznościowym dla tej władzy i człowiekiem, który no wręcz rząd zaraz dostanie medal, który już dawno dla niego Cezary G. postulował, no bo jest, no dzięki niemu można ugotować Tuska, tak? No więc chciałem, żebyś powiedział o wiarygodności jego jako źródła i też, no jak już mówisz o tym biednym nisztorze, to żebyś też powiedział o takim dziennikarstwie taśmowym, bo akurat Piotr Nisztor, i to są fakty, no dał się poznać z takich taśm i w Rzeczpospolitej, gdzie publikował taśmy dotyczące prezydenta Sopotu Karnowskiego, i potem w Pulsie Biznesu, kiedy publikował materiały taśmowe o PSL-u, to była taka wtedy wstrząsająca historia spółek, no i potem wielki finał, czyli taśmy zupełnie niektóre, tak bym powiedział, z wielu set godzin nagranych, które przyniósł do Wprostu. Czyli wiarygodność z jednej strony Marka Falenty, który jak wiadomo był zaangażowany w tworzenie wytwórni taśmy, a z drugiej strony taki nazywający się dziennikarzem człowiek, który robi karierę na taśmach. Jak ty byś to ocenił takim chłodnym okiem, ale też z własnym doświadczeniem tę sytuację, do której, która dziś no, przybiera obrazy jakiejś farsy? Ja się zastanawiałem nad jednym, dlaczego Falenta w ogóle trafił do więzienia i to na dosyć długo, bo wyrok opiewał na 2,5 roku i zastanawiałem się, jak w ogóle do tego doszło. Przecież umowa była inna pomiędzy Falentą a ludźmi ze spec-służb. Umowa była taka, że on robi swoją robotę, ale przecież nie idzie siedzieć. I mówię, jak to jest możliwe, że oni nie dotrzymali obietnicy? Takich obietnic się dotrzymuje. No i
oczywiście, no, próbowali dotrzymać, tylko nie przewidzieli, co może wyniknąć. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w czasie procesu Marka Falenty wystąpiła o karę w zawieszeniu, czyli Marek Falenta nie miał w ogóle trafić do więzienia. Pech dla Marka Falenty polegał na tym, że pojawił się w tym procesie mecenas Roman Giertych, który reprezentował ludzi poszkodowanych, czyli tych polityków, którzy byli nagrywani i nielegalnymi metodami, i domagał się 4 lat więzienia, ale bezwzględnego więzienia. Sąd częściowo się przychylił do tego wniosku i zasądził wobec Falenty 2,5 roku twardej odsiadki. W związku z tym potem były listy właśnie Falenty do prezydenta Dudy, że przecież inna była umowa i tak dalej, i tak dalej. To właśnie Falenta stwierdził, że Piotr Nisztor, który się z nim spotykał, był tajnym współpracownikiem spec-służb, a konkretnie chodziło o CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. No bo jakby się zastanowić tak zupełnie na chłodno, no gdybym ja jako dziennikarz trafił na taśmę z takich podsłuchów, oczywiście uznałbym je za bardzo interesujące. Tylko że tutaj nie wykonano jakiejś dziennikarskiej pracy, a ograniczyła się ona praktycznie do spisywania tych taśm, tak? Do spisywania relacji i puszczania tego do tygodnika Wprost, który oczywiście wtedy miał jakieś milionowe nakłady, ale było to krótko, to był strzał na krótką metę. Poza tym, jeżeli on faktycznie występował, mówię, jeżeli faktycznie występował jako współpracownik spec-służb, nie on jeden niestety w środowisku dziennikarskim, bo było takich wielu, niestety, co nad czym bardzo ubolewam, na przykład Jacek Łęcki, który był współpracownikiem lubelskiego oddziału UOP-u, a teraz bryluje w TVP jako dziennikarz. No jest to smutne, ale tak zawsze było. No, redakcje były inwigilowane przez spec-służby, czy to Polski Ludowej, czy to Polski już nieludowej. I no, zdarzają nam się takie tego typu sytuacje w naszym zawodzie. To ja o tym myślę. Ja myślę, jeżeli prokuratura rozpoczyna tak idiotyczne, no, powiedzmy sobie szczerze, bzdurne śledztwo przeciwko Donaldowi Tuskowi, to co to oznacza? To oznacza pokrótce, nic na Tuska nie mają. Czyli de facto można powiedzieć, że to dobrze, że tego typu śledztwo jest wszczynane, bo ono pokazuje bezmiar bezradności prokuratury w poszukiwaniu haków na Donalda Tuska. Mam takie wrażenie, popatrzmy na to, co Donald Tusk napisał, i na koniec też dodamy, jakie są podstawy, żeby wzmocnić te siłę autorytetu, argumentów i doświadczeń biznesowo-mafijnych Marka Falenty. Poproszę, zobaczmy, jak skomentował to Donald Tusk. Wszyscy wiecie, że to pierwszy w historii moich wszystkich programów sygnowany przez Tuska jakikolwiek kadr. PiS ściga mnie za walkę mojego rządu z importem rosyjskiego węgla. Prokuratura działa na wniosek skazanego za nielegalne podsłuchy importera tego węgla, Marka Falenty. Użył on swych taśm w porozumieniu z PiS w celu obalenia rządu. Scenariusz pisany cyrylicą. Cyrylicą, drodzy Państwo, tak napisał Tusk. A jeszcze jedna istotna rzecz, która też będzie moim małym na koniec hołdem dla naszej wspólnej koleżanki. I tutaj taka wspominkowa sytuacja. Kiedyś z Leszkiem pracowaliśmy w Super Ekspresie i tutaj też będzie taka anegdotka o tym garażu i o trójkącie, w którym się znalazłem. Ja jako najmłodszy i najmniej doświadczony, nieopierzony dziennikarz. Siedzieliśmy razem z Leszkiem i Grażyną Zawadką z Rzeczpospolitej, wybitną dziennikarką. Wszystkim polecam jej pracę. I Leszek miał taką górę nad sobą, gdzie odkładał różne gazety, wycinki, dokumenty i raporty z NIK-u, które wyciągał jako pierwszy. To był jeden z takich charakterystycznych znaków twojego dziennikarstwa, czyli rzetelne opracowywanie raportów, które wyciągałeś jako pierwszy z różnych źródeł.
Grażyna Zawadka, znaczy nie przysypała Leszka wtedy szczęśliwie ta góra, ale no, pamiętam, było że blisko. Uczyłem się no właśnie, pamiętam, że uczyłem się warsztatu i od ciebie, i od Grażyny Zawadki, a Grażynę Zawadkę przywołuję dzisiaj, bo Grażyna Zawadka po odejściu z Super Expressu trafiła do Rzeczpospolitej i razem z Izą Kacprzak stanowią wyjątkowy duet dziennikarek śledczych, którego nie ma żadna inna redakcja. Tym bardziej przykre są takie historie jak historia z no, Jackiem Kurskim, o której już zostawmy, no ciszej nad tą trumną żenada i po prostu błąd, wielbłąd. Popatrzmy na to, co dzisiaj jeszcze pokazał Krzysztof Brejza, opierając się właśnie na Rzeczpospolitej. Zakładam, że to musiała Grażyna i Iza wyciągnąć. Może ktoś inny, popatrzmy na tego tweeta, bo nie wiem, czy widziałeś nawet. Krzysztof Brejza mówi tak, za rzepą pisokratura, nie znałem, pisokratura podjęła śledztwo na podstawie słów Donalda Tuska z konferencji, na której powiedział, że zlecił kontrolę ruskiego węgla po rozmowach z polskimi górnikami. Premier Tusk zlecił kontrolę, bo polscy górnicy zwrócili się do niego o pomoc. No co, Leszek, no, możecie zostać z tym, już możemy zdjąć, możecie zostać z tym widokiem Leszka, bo to taka naturalna... Ja powiem, że ja zwróciłem uwagę pierwszy raz na spółkę Składy Węgla, kiedy ona zaczęła się reklamować w tygodniku Wprost. O dziwo, zważywszy na to, że to właśnie później od Falenty szły te nagrania do właśnie tygodnika Wprost. I mnie co zdumiało, reklama węgla. I naprawdę wczytywałem się w tą reklamę węgla, bo ona była pięknie napisana. I tak byłem pełen podziwu wobec tego PR-owca, który pisał o tym węglu, no bo to tak jak wymyślić reklamę cukru, tak? Ja ostatnio widziałem jakąś torebkę cukru z napisem, że to jest nowość, że to jest nowy cukier, zupełnie nowy, tak? Nie wiem, bardziej biały on jest czy co? No wiadomo, że cukier krzepi, to jeszcze sprzed wojny. Natomiast ta reklama węgla była naprawdę napisana tak świetnym językiem, że ją przeczytałem od początku do końca. Tam było o tym, że trzeba już robić zapasy na zimę, że nie czekać do ostatniej chwili, no i że to jest węgiel jakiejś tam pierwszej jakości i tak dalej. I nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby reklamować w ten sposób węgiel. Także to był taki pierwszy sygnał dla mnie, że coś jest dziwnego z tą firmą. Także zaczęło się właśnie od tych reklam i chyba nieprzypadkowo właśnie w tygodniku Wprost. No cóż, drodzy Państwo, przykra trochę puenta nam wychodzi. Leszku, no widzę, że nasi resetarianie i resetarianki przede wszystkim, zapisz sobie to nazwisko, Bożena Breczko nagoniła ci wsparcie od społeczności Resetu już teraz. Znaleźliśmy tą serdecznie zrzutkę. Dziękuję. Wspieramy cię, bo po prostu to jest taka nieadekwatność i będziemy w tym programie pokazywać tego typu historie, żebyście Państwo wiedzieli, jak bardzo niewygodne jest niezależne dziennikarstwo dla tej władzy, bo w moim przekonaniu ona boi się tylko i wyłącznie mediów już dzisiaj, tylko i wyłącznie. I to ja jeszcze chciałem dorzucić, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale chciałem dorzucić, że z taką dziwną historią. Pierwszy raz się spotkałem, kiedy opisywałem aferę Sensus Group. To była pierwsza afera PiS. Polegała na tym, że nieistniejąca firma, która no istniała tak jak mój apartament tutaj za mną, tylko w chmurze i nikogo nie zatrudniała, dostała zlecenie na opiekę nad pielgrzymami podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy miał przyjechać do Polski papież, czyli w roku 2016, i miała się zająć między innymi bezpieczeństwem pirotechnicznym na dworcach. Zainkasowała 2 miliony złotych z PKP na dzisiejsze afery, to w ogóle śmiech, ale ta spółka po prostu nie istniała i zwróciłem uwagę, że udziałowcem tej firmy i prezesem była główna księgowa PiS, znaczy główna księgowa klubu parlamentarnego PiS. Co prawda w momencie podpisania umowy podpisywał ją już ktoś inny, kto został prezesem, ale według Krajowego Rejestru Sądowego to ona jeszcze była prezeską firmy w momencie podpisywania tej dziwnej umowy. Na co zwróciłem
na co zwróciłem uwagę, że no przecież narażano ludzkie życie, tak? No gdyby, nie daj Boże, jacyś mudżahedini wiedzieli, jaką my mamy naprawdę ochronę, no to te dworce, no mogłoby się coś naprawdę stać, że można było za takie grosze sprzedać bezpieczeństwo ludzi. I już wtedy, co nastąpiło? No pani wystąpiła z aktem oskarżenia, prywatnym aktem oskarżenia do sądu i pewnego dnia pojawił się u mnie po południu dzielnicowy. Ja wtedy jeszcze mieszkałem w Warszawie, pojawił się dzielnicowy i mówi: panie Leszku, no wie pan, jest dziwna sprawa, przykra sprawa, no mam prikaz, żeby pana zawinąć na 24 godziny. Mówię: słucham, a o co chodzi? No bo jutro ma pan proces i chodzi o to, żeby pan się stawił. Mówię: dobra, ale to jest prywatny akt oskarżenia, nie ściga mnie prokuratura, tylko osoba prywatna. No wie pan, ale wie pan jak jest. Da mi pan słowo, że pan pójdzie, bo jak pana dzisiaj nie zawinę, a jutro pan nie pójdziesz, to mnie łeb urwą. Ja mówię: tak, oczywiście, panie dzielnicowy, no przecież nie będę się wygłupiał. No. No dobra, to ja pana dzisiaj nie zawinę, ale dajesz mi pan słowo honoru, że pan jutro będziesz w tym sądzie. Ja mówię: tak, daję słowo honoru, że będę w sądzie. I po prostu oniemiałem. No, prywatny akt oskarżenia prywatnej osoby, przychodzi do mnie policja, żeby mnie zawinąć na dołek, żebym ja się pojawił na sali sądowej. Notabene proces wygrałem, sąd w ogóle odrzucił ten prywatny akt oskarżenia, a żeby było śmieszniej, to panią reprezentował adwokat, który był kompletnie lewy, który był umoczony w skandale z funduszem kościelnym i ja podczas rozpraw całe tyrady przytaczałem, nie tylko dotyczące przekrętów w PKP, Ministerstwie Infrastruktury, ale również opowiadałem o działalności tego adwokata i on w pewnym momencie już miał serdecznie dosyć chyba tej sprawy i nie wniósł już apelacji po tym, jak przegrali tą sprawę w pierwszej instancji. W każdym razie to było na początku rządów PiS i ja już wtedy stwierdziłem, że coś jest nie w porządku, no bo przecież znałem tego dzielnicowego i wierzyłem mu na słowo, że on przecież tego nie wymyśla, no po co by do mnie przychodził, skąd by wiedział o tym prywatnym akcie oskarżenia, a no, muszę powiedzieć, że w tej spółce Sensus Group, no właśnie byli ludzie, znaczy powiązani z tą spółką byli ludzie ze spec-służb, zresztą sprawa trafiła do sądu tej lewej umowy i większość ludzi z zarządu PKP odpowiada teraz przed sądem, tylko że jakoś sprawa toczy się i toczy i ciągle tkwi w pierwszej instancji, mimo że dotyczy roku 2016. I mówię, że tutaj nawet nie chodzi o te 2 miliony, bo mówię, przy dzisiejszych aferach to się wszyscy śmieją, co to jest, tak, na waciki, ale chodzi o bezpieczeństwo ludzi, że po prostu za 2 miliony złotych PiS sprzedał bezpieczeństwo pielgrzymów przyjeżdżających do Polski, żeby powitać papieża, żeby posłuchać papieża. No to dla mnie to już było wtedy mocno, mocno szokujące. Dzięki ci wielkie, Leszku, za to. Bardzo dobrze, że jeszcze o tym opowiedziałeś, bo powiem szczerze, to jest dla mnie jeszcze bardziej szokująca historia niż ta, bo no, nawet tego nie wiedziałem, więc myślę, że jeszcze nie jedną historię będziesz mógł nam opowiedzieć. Bardzo dziękuję. Leszek Kraskowski, nasi widzowie, resetarianki i Iwicki, resetarianie, wiadomo, że odwrotnie, wspierają cię. Nie daj się. Wszystkiego serdecznie dobrego. Dziękuję. Zdrowia dla ciebie i rodziny. Drodzy państwo, dziękuję. Mamy mało czasu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Drodzy państwo, mam nadzieję, że nie było dłużej. Nawiązuję tutaj do Martina oczywiście, bo no ja sam nie wiedziałem o tej historii. Ta historia z dzielnicowym to jest jakaś po prostu no państwo prywatne. Ale okej. Reset obywatelski.